pierwszą książką, którą pamiętam, jest Alicja w Krainie Czarów. To była książka, którą dostałam na gwiazdkę i czytałam ją przez kilka lat namiętnie. Teraz znowu zaczęłam ją czytać. Chciałam zobaczyć, jak po wielu latach się do niej wraca. I jest to niesamowita książka. Więcej wysilam się, by ci sprostać. Byłem bardziej fanem komiksów niż książek chyba. Na cześć tytułu Sadezo, podajże to jest 13 księga, Wyspa Nonsensu. Ta piosenka zatytułowana. Ale pamiętam też Torgala i... No Kajko i Kokosz to była podróbka Asterixa i Obelixa, ale też lubiłem. Muszę się przyznać, że pierwszą jakby taką moją miłością życiową to był Książę Myszkin. Przebrnęłam przez całego Dostojewskiego, Czechowa i myślę, że ta ekspresja, którą mam na scenie, gdzieś wynika z tej literatury, którą jestem dosyć mocno przesiąknięta, bo mój tata mnie tym zaraził. Najbardziej na mnie wpłynęła taka książka Milana Kundery, Życie jest gdzie indziej. Gorzka prawda o człowieku, który gdzieś tam w takiej w świecie kultury i sztuki się obraca i musi się nakręcać na jakieś takie samopoczucie w tym świecie, a czasami prawda jest zupełnie inna i to myślę, że czego się wszyscy artyści boją, to przeciętność. I ta książka dla mnie o takiej przeciętności właśnie była. Książka Just Kids Patti Smith, która jest przepiękną, przepiękną książką o w ogóle byciu artystą, o byciu muzykiem. Ale ostatnio wyszła też książka Kim Gordon, Girl in a Band, która jest zupełnie w punkt jakby w moim życiu. W tej chwili czytam ją wręcz jak poradnik w pewnym sensie. Czytać trzeba absolutnie, w każdych okolicznościach zawsze mi coś pod ręką, żeby po prostu, no... całkiem nie zdurnieć. Dla mnie to była największa, przynajmniej do czasu odkrycia seksu, taka największa znana przyjemność. No to powinno być, wiesz, no, czytać powinno się tak, jak pić wodę.